Witajcie, kochani. Jest godzina 5:50. Nie uwierzycie, ale idę na wschód słońca i na razie się nie zapowiada. Sprawdziłam wczoraj wieczorem i wschód słońca jest o 6:01, więc mam jeszcze 10-11 minut, żeby zdążyć. No, w zasadzie już jestem na plaży, ale na razie jest jakoś tak, no, bez kolorów. Zobaczymy, kiedy będzie ten wschód słońca i czy w ogóle będzie widoczny. Idę na plażę. Jest godzina 5:53, czyli zostało jakieś 8 minut, ale nic nie widać. Gdzie jest słońce? Załatwiamy dokumenty moje, później więcej o tym opowiem. Miasto jest w ogóle takie piękne, tak wszystko kwintnie. Próbuję to wszystko dla Was też nagrać i do zobaczenia troszeczkę później, kiedy już będę w domu i będę mogła Wam wszystko dokładnie opowiedzieć.
Witajcie kochani, na pewno zdziwicie się skąd ja tutaj nagrywam, bo jeszcze nie nagrywałam z łazienki, a nagrywam tutaj, bo to jedyne pomieszczenie o tej porze, w którym jest w miarę dobre światło, żeby było mnie widać. Co się w ogóle przydarzyło? Ja nagrałam dzisiaj końcówkę filmu parę godzin temu. Ale teraz przy montażu okazało się, że no, ja nie nagrałam, że ja coś tam wcisnęłam, myślałam, że nagrałam i się okazało, że nie ma tego nagrania. Więc odzywam się dopiero teraz. Jak widzieliście, miałam bardzo intensywny dzień. Dzisiaj załatwiałam swoje papiery odnośnie pobytu i samochodu, bo muszę tam przedłużyć tak jakby pobyt samochodu też w Turcji. No i nic nie udało się załatwić. Jedyne co dowiedziałam się, jak to wszystko wygląda, ale dzisiaj o tym mówić nie będę, bo to długa, długa historia. Jutro na spokojnie, w ciągu dnia opowiem Wam całą historię, bo ci, co ze mną są od dawna, to wiedzą, że ja załatwiałam już takie rzeczy w Stambule. Teraz muszę to załatwić tutaj, no ale niestety przez tą sytuację urzędy są pozamykane, pracują dosłownie w bardzo ograniczonej ilości różnych rzeczy, więc nic nie można załatwić. No ale przynajmniej uspokoiłam sama siebie, że gdyby zatrzymała mnie policja, to nie będę miała mandatu i nie zabiorą mi samochodu na parking policyjny. Więc to jest spokojnie i mogę teraz spokojnie sobie poruszać się po Mersin i nic mi nie grozi. I dopiero będę mogła to załatwić po 30 czerwca, bo wszystko jest do tej daty wstrzymane. Jak widzieliście, oprócz tego jeszcze, no tego nie widzieliście, tylko wspominałam, że załatwiam te dokumenty. Widzieliście, że wiosna u nas tutaj w pełni, wszystko kwitnie, miasto przepiękne jest. Byliśmy w sklepie takim meblowym, z meblami na balkon, no bo pogoda super, a my nie mamy niczego, tylko łóżko, więc bardzo bym chciała na balkonie spędzać teraz czas. Więc kochani, jutro pokażę Wam, co wybraliśmy, takie minimum, ale mam już na czym siedzieć, mam na czym kawę postawić i mam mnóstwo kwiatów, bo pojechaliśmy też do tego sklepu z roślinkami. Też to widzieliście, tam sporo tych roślinek różnych. No niestety w Turcji jest coś takiego, że nie jest napisane ile co kosztuje. Jedyne tam pelargonia, tak, była za 10 lir, reszta nie była opisana, ale kupiliśmy mnóstwo roślin i jutro będzie taki filmik z balkonu, pokażę Wam wszystkie rośliny, ile to kosztuje w Turcji, jak to wygląda, no i będę sadziła, robiła i będę miała taki swój raj na ziemi, taki swój ogródek na balkonie, bo znowu w ten weekend, który będzie za chwilę, będziemy też siedzieć w domu, więc przynajmniej będę siedziała na balkonie. Więc kochani, nie przedłużam, tak tylko się odzywam, a jutro już normalny filmik. Życzę Wam miłego oglądania, miłego wieczoru, trzymajcie się zdrowo, no i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!